W nowym dniu, w nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek. Za oknem dzisiaj niestety bardzo wietrznie, chmury, w ogóle nie ma słońca. Jutro podobno ma wyjść, ale dzisiaj niestety nie. No opener. To pogoda w trakcie openera zwykle jest taka. A myślałam, że dzisiaj będzie mój powrót do malowania na balkonie w słoneczku, ale to może jutro. Coś mi, słuchajcie, uwiera soczewka. Albo to rzęsa, nie wiem, ale biorę się dzisiaj, słuchajcie, za malowanie. Wyjęłam wszystkie rzeczy, czekam jeszcze na jedną przesyłkę i jedne jakby zamówienie muszę jeszcze złożyć. Jeszcze po drodze do sklepu odwiedziliśmy Empik i wpadłam po taką tańszą paletę akwareli, zaraz Wam pokażę. A jedną sobie zamówiłam, taką, którą faktycznie przejrzałam, jakie ma kolory i porównywałam sobie z innymi, bo wiecie, te palety są do siebie dosyć podobne, mają gdzieś tam podobną gamę kolorów, ale na przykład tutaj jest większa różnorodność, tu mniejsza, tu masz 12, tu 24 kolory, tutaj nie wiem, 50, więc chciałam też, żeby to były takie kolory, które mi się spodobają, albo które nie są takie uniwersalne, a tam też są chyba pastelowe. Zamówiłam sobie jedną paletę, ona przyjdzie jakoś po weekendzie, chyba we wtorek albo w środę, więc jeszcze trochę i stwierdziłam, że przetestuję też coś tańszego, bardziej dostępnego i zobaczę, jak to się sprawdza, więc byłam wczoraj, właśnie podeszliśmy w Empiku, wypatrzyłam taką oto paletę akwareli, fajna, można ze sobą też gdzieś zabrać, bo jest w składanym pudełeczku. Tamta, którą zamówiłam, też jest takim składanym. 79,99 za 72 kolory. Tutaj chyba kilka jest metalicznych. No zobaczymy. Natomiast jest też w środku pędzelek, który można napełnić wodą. Aha, tutaj mamy 72 kolory, w tym 20 kolorów pastelowych oraz pędzelek, całość zamykana w metalowym etui. No i jeśli chodzi o ilość kolorów, też takie pudełko zamykane, to jest to dosyć dobra cena za ilość tutaj kolorów właśnie. Zobaczymy, jak z jakością. Więc tak, słuchajcie, robię herbatę i biorę się zaraz za robienie jakiegoś pierwszego szkicu. Później przyjdzie malowanie, ale mam ochotę już po prostu zacząć. To nie musi być coś super, nie musi być nic dużego, po prostu mam ochotę już usiąść i zacząć. No myślałam, że właśnie dzisiaj będzie słońce i będzie można tak przyjemnie posiedzieć na balkonie. Może jutro sobie tak usiądę. Natomiast dzisiaj raz, że był bardzo mocny wiatr, więc raz by mi to wszystko pozwiewało. A dwa, że właśnie jest tak ciemno, zimno, nieprzyjemnie, więc wolę tutaj usiąść w mieszkaniu, a jutro może się rozsiądę na balkonie i coś innego namaluję. Okay, więc mam te farby, które kupiłam ostatnio, te w tubce na pewno też się przydadzą, natomiast myślę, że najczęściej będzie używany biały do rozrabiania, wiecie, różnych innych kolorów, chociaż zobaczymy, ale na pewno też wygodnym rozwiązaniem jest taka paleta. No ta moja docelowa jeszcze idzie, przyjdzie gdzieś tam we wtorek właśnie albo w środę, ale dzisiaj chciałabym już zacząć testować właśnie te i dam Wam znać za jakiś czas, bo ona jest właśnie najłatwiej dostępna i w tej cenie ilość kolorów to myślę, że naprawdę spoko deal. Wiecie, jeśli chodzi o stosunek ceny do ilości kolorów w zestawie plus opakowanie podróżne, wydaje się, że to jest rozsądna opcja. Dokupiłam jeszcze taki mniejszy format szkicownika, bo mówię, może nie zawsze będę chciała robić w takim dużym, może będę chciała też jakieś mniejsze rzeczy, więc mam mniejszy i większy. A tutaj to w sumie nie wiem, czy będę teraz używać. Znalazłam mój stary, w którym kiedyś robiłam różne filmy typu Nadziei Mamy, Draw My Life i tak dalej. To często nagrywałam właśnie gdzieś tam robiąc coś tutaj lub rysując. Tam już te stare kartki są powyrywane, zostały inne, ale on jest chyba cieńszy, więc na razie go nie używam. Więc tak, otwieram zaraz i pierwsze co zrobię, to chcę właśnie zobaczyć, jak te kolory wyglądają, zrobić sobie swatche gdzieś na jakichś ostatnich kartkach tego notesu, żebym mogła też wracać do tych kolorów i zobaczyć na przykład, który kolor chcę użyć.
Także zrobimy swatche tej paletki, a potem tej drugiej. Już Wam pokazuję, jak wyglądają te kolory. Tadam! Bardzo dużo. Dwa żółte, w sumie kilka pomarańczowych, zielonych. Tutaj też takie ładne właśnie, nie wiem, czy to są tylko pastele, czy metaliczne też, bo wygląda trochę, jakby miały wykończenie metaliczne. Ale właśnie wygoda jest w tym, że to nie są tubki, nie musicie nic wyciskać, tylko macie gotową paletę. Jak chcecie ją gdzieś zabrać, no to po prostu bierzecie i jedziecie, nie musicie mieć za dużo sprzętu. I w zestawie jest jeszcze pędzelek, który możecie napełnić wodą. Także bardzo fajnie. Biorę się teraz za swatchowanie, a potem robię jakiś szkic. A jeśli chodzi o szkic, to stwierdziłam, że poszukam czegoś w moich zdjęciach, że może coś z wyjazdów, więc weszłam, wiecie, w Lightroom i w przerobione zdjęcia, bo tutaj zwykle są jakieś takie ulubione i mogę coś poszukać, co bym chciała naszkicować, namalować, czy widok, czy jakieś zbliżenie. Tutaj bardzo dużo detali, więc trzeba, no trzeba też pomyśleć, czy chce się dużo detali, czy mało. Także będę szukać czegoś odpowiedniego, ale myślę, że fajnie będzie coś namalować z własnych zdjęć. I tak, coś wybiorę i sobie włączę na iPadzie zdjęcie, żeby móc sobie spoglądać i zacząć działać. Także zaraz coś wybiorę. Już nawet kilka zdjęć sobie tutaj pobrałam, więc no zaraz coś wybiorę. Zrobiłam szkic takich kamienic w Gdańsku. Stwierdziłam, że to będzie fajne na początek, nie jakieś bardzo skomplikowane. Wiadomo też, że nie robię jeden do jeden ze zdjęcia, ale chodzi z grubsza o ten wygląd kamienic, więc zrobiłam taki szkic i myślę, że może jeszcze dzisiaj, a może już jutro pomaluję to farbami. Zobaczymy. Miałam zacząć od robienia właśnie swatchy, więc przechodzę teraz do tego, ale już nie mogłam się powstrzymać. Mówię, robię jakiś szkic. Zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj to pomaluję, czy może jeszcze będę chciała coś pozmieniać. Może jutro wezmę się za malowanie, a dzisiaj jeszcze może coś innego naszkicuję. Może dzisiaj będzie dzień szkicowania od rodziny malowania. A teraz sobie sprawdzę, jak te farby. Gdzieś z tyłu notesu zrobię taką całą stronę i zobaczę po kolei, jak te kolory, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. I tak, może coś sobie teraz włączę, bo tak zupełnie w ciszy siedziałam, ale jakoś tak idealnie było mi się skupić, więc tak, mam pędzle i zrobię swatche może tym, ten jest bardziej, on jest taki bardziej kwadratowy. Zrobiłam jeden szkic i właśnie swatche kolorów i powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona. Mogłam w sumie zrobić je trochę większe, ale to może kiedyś najwyżej powtórzę, bo tutaj mamy takie brokatowe, może tutaj tak nie widać, ale pod światło i owszem, i piękny jest ten różowy brokatowy, bardzo ładny jest ten fiolet z tych zwykłych i ten jest taki fioletowo-różowy w sumie. Fajne odcienie niebieskiego i turkusu w zieleń. No, zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście można tutaj, wiecie, mieszać, rozrabiać z białym i tak dalej, więc na pewno będę coś kombinować, ale tak, nie wiem, czy widać tutaj. One są takie właśnie lekko brokatowe, lekko metaliczne. Te tutaj na dole, o, tutaj bardziej widać w opakowaniu, ale no bardzo jestem pozytywnie zaskoczona pigmentacją. I wiecie, tutaj wygląda, jakby było dużo ciemnych brązów lub czerni, a to tak naprawdę są fiolety, zielenie i jakieś tutaj, wiecie, już
wchodzące w niebieski, więc fajnie w sumie sobie takie swatche zrobić, bo jak później będę wybierać jakieś kolory i jeszcze nie będę tak pamiętała palety, to mogę sobie tutaj zerknąć właśnie na tą stronę i zobaczyć, którą to zieleń na przykład potrzebuje, czy który niebieski, który czerwony. Też fajne tutaj odcienie, także na plus. A tutaj mój wstępny szkic. Jeszcze sobie dzisiaj co nieco porobię i myślałam, żeby coś jeszcze przygotować, a jutro będę malować właśnie farbami. Także dzisiaj takie szkicowanie, przygotowywanie, a jutro będę malować. Mam nadzieję, że będzie właśnie ładniejsza pogoda i będę mogła wyjść na balkon. A w międzyczasie przyszły do mnie paczki, więc zrobimy szybki open box, bo mam tutaj paczkę od Yoop i od Sensu Mare. I tak, mam tutaj paczkę od Yoop. Smells like summer. Co my tutaj mamy? To oczywiście pachnące, intensywnie nawilżające żele i balsamy. Ukojenie i ochrona, rozświetlenie i super nawilżenie. Okej, okay. Micelarny żel pod prysznic w trzech wersjach i mamy też balsam do ciała Soft Fruits. Coś tutaj jeszcze, krem naprawczy, krem chłodzący do nóg i stóp, koi i nadaje lekkość, ciekawe. Mamy szczotkę, tutaj odżywczy balsam do ust, o, nawet nie wiedziałam, że Yoop ma takie balsamy, i chyba jakaś torba, zaraz wyjmę. I to taka porządna torba, słuchajcie, bo jest taka szersza, widzicie? Ma taki szeroki bok. Ja bardzo lubię takie torby, bo są bardziej pojemne i też porządnie można tutaj naładować, więc super się sprawdzą na zakupy. No i też widzę, że rączki są takie fajnie przyszyte dalej, więc no nie zerwie Wam się to szybko. Także bardzo dziękuję za przesyłkę, bo właśnie muszę swoje torby powymieniać, bo niektóre już mają tak wiele lat, że już się zaczęły właśnie rwać. A ta naprawdę pojemna i no świetnie się na pewno sprawdzi, czy to na plażę, czy na zakupy, także bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o Sensu Mare, tutaj mamy liścik. Pani Alicjo, z przyjemnością wysyłamy do Pani wakacyjny zapas kosmetyków. Życzymy lata pełnego słońca i uśmiechu oraz wspaniałego wypoczynku. Przesyłamy moc pozdrowień zespół Sensu Mare. Bardzo dziękuję. W ogóle bardzo mi się podoba to, że u nich zawsze list jest napisany odręcznie, jest zapakowany w kopertę i najczęściej ma jeszcze taki piękny, ozdobny papier, także doceniam. Zawsze to jest taki miły akcent. Widzę, że tutaj mamy Vogue na lipiec i sierpień, więc chętnie obejrzę, chociaż nie ukrywam, że tutaj zwykle jest bardzo dużo reklam, ale można pooglądać się, czym jest zainspirować. Mamy Dawida Podsiadło, o, jest też Sana. Można też coś tutaj poczytać, wywiady, także na pewno zerknę. O, ładne zdjęcie. Podoba mi się kolorystyka, że jest takie lekko przygaszone. Wybrzeże Amalfi, no proszę, no jest letni klimat zdecydowanie, także na pewno sobie poprzeglądam. A co my tutaj mamy pod spodem, jeśli chodzi... O, patrzcie, kolejna torba wakacyjna, również widzę porządnie zszyta, bardzo lubię takie torby, naprawdę to się przydaje. O, i jest też szersza, więc kolejna bardzo dobra torba plażowa czy na zakupy. To jest troszeczkę niższa, ale szersza, więc również dziękuję, fajna taka wakacyjna grafika. No i mamy zapasy kosmetyków, czyli mój ukochany balsam do ciała. Z takich, które są bardzo delikatne, ale mocno, jakby on bardzo dobrze nawilża i odżywia tą skórę, ale po prostu nie podrażnia. Nie ma jakiegoś, wiecie, intensywnego zapachu. Ten zapach jest taki, no właśnie takiego porządnego, czystego balsamu. Natomiast to jest taka lekka formuła, to nie jest coś gęstego, więc szybko się wchłania i ja to właśnie bardzo lubię. Dalej tutaj widzę Algo Tonic. Algo Pure, ręcznik muślinowo-bambusowo-algowy do twarzy. Algo Drops, czyli krem z filtrem SPF 50+. Mamy też peeling do twarzy, bardzo fajnie, ostatnio mówiłam Wam, że wracam do peelingów. A tutaj mamy intensywnie nawilżająco odżywczy krem do rąk i paznokci. Bardzo fajne opakowanie, 50 ml, także zdecydowanie zapasy wakacyjne są. Na pewno wrócę teraz do tego toniku, bo ostatnio używam cały
cały czas uzdrowisko. Ja jednak lubię mieć różne toniki, że tak powiem, bo no czasami lubię po prostu pozmieniać. Raz uzdrowisko, raz coś innego, więc na pewno wrócę teraz do Algotonic, bo to też jest genialny produkt. Także dziękuję bardzo Sensumare za taką wakacyjną przysyłkę i za was kosmetyków. Pytanie, kochani, jest proste. Czy ten wieniec... Boże, czy ja go zdejmę w ogóle? Czy on mi się tutaj zmieścił? Pisaliście, żeby do kartonu jakiegoś włożyć. Czemu do tej pory tego nie zrobiłam? Bo właśnie nigdy nie było wystarczająco. Zostaw mi się wystarczającego kartonu i widzicie, już się kruszy. Zostaw! Ej! Nie gryź tego! Więc chyba będę musiała go w jakąś folię... Misia! Wszystko kuszące do gryzienia? Chyba po prostu go owinę w folię albo w jakiś worek i wyniosę na dół i tak będzie najlepiej, bo wiecie, karton ogranicza, a worek mogę wsunąć po prostu. Misia nie jest tego. Więc tak, no tak wisiał, bo właśnie za każdym razem zapominałam, jak miałam jakąś paczkę, żeby odłożyć na bok, jak była większa, i sprawdzić. A z kolei, jak już pamiętałam, to się okazywała zawsze za mała. Sia. Zawsze był za mały ten karton, więc no ten też niestety... No wiecie, wcisnąć bym mogła, ale to by wszystko się... już się kruszy. A wolałabym jak najmniej to ściskać, także w jakiś worek to włożę. A pani co? Chętna do gryzienia. Z chwilą się bawiłyśmy, tak? Brawo, kochani. No dobra, idę to włożyć do worka. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w piątek. Ja właśnie tutaj zdejmuję pościel, już poszewki zdjęte do prania i pomyślałam, że wypiorę dzisiaj też pościel, poduszki i kołdrę. Od czasu do czasu też trzeba i stwierdziłam, że dzisiaj jest na to dobry dzień, bo jest wcześnie, jest 8 rano, więc spokojnie sobie wysuną do wieczora i poduszki, kołdra i poszewki. Także najpierw wstawię właśnie te poduszki. Nie wiem, czy wszystko na raz się zmieści, bo mamy taką węższą, mniejszą pralkę. W każdym razie sprawdziłam właśnie metki i można prać w 60 stopniach, także zaraz wstawiam i będzie wszystko świeżutkie, wyprane. Ja dopijam kawę, kicia tam obwąchuję i za chwilę też włączę Stefana, robot odkurzający, żeby tutaj przejechał całe mieszkanie i zrobił nową mapę, bo tak jak wam mówiłam, usunęłam go swego czasu z aplikacji i on teraz musi po prostu zrobić nową mapę mieszkania, więc pomyślałam, że zdejmę właśnie poszewki, bo z tego też się zawsze trochę kurzu niesie i wtedy później włączę odkurzacz. Także dzień dobry, ja wstawiam te poduszki do prania, żeby je, tak wiecie, wyprać, odświeżyć, później poszewki, a w międzyczasie właśnie włączę odkurzanie. A pani też tutaj mycie uskutecznia? O, pani jest śpiąca. Zaraz pewnie się położysz na balkonie spać, co? No dobra, to ja idę, wstawiam pranie. Okej, u mnie to nie wiem, słuchajcie, czy dwie wejdą? Oh my god, one są takie puszyste, że ciężko je upchać, a chcę też, żeby się dobrze wyprały, więc chyba będę musiała włączyć na takie, wiecie, krótsze, ale nadal dobre pranie i po prostu osobno. Bo tak to wiecie, jak włożę więcej, to się nie wypiorą zbyt dobrze. Nie będą miały miejsca, żeby w ogóle ta tkanina chodziła. Włożyłam dwie i to był zły pomysł. Zaczęła przeciekać pralka, w sensie piana, tak delikatnie. Niedużo, dosłownie wiecie, taka mała plama tutaj była wody, ale tak po kropelce tutaj ścieka. Słychać tą pianę tutaj, jak te pompelki pękają, więc chyba delikatnie gdzieś tam przez uszczelkę przechodzi ta piana. No i podłożyłam tutaj prześcieradło, więc chciałam być sprytna, żeby poszło szybciej. Okazało się, że niestety nie wiem nawet, czy one się dobrze dopiorą, jak są tak ściśnięte,
ale no mamy właśnie taką węższą pralkę 6,5 kg, więc niby trochę wchodzi, ale jak są takie puszyste poduszki, no to jednak dużo zajmują i jednak powinnam wyprać jedną naraz, także mam nadzieję chociaż, że się dobrze wypiorą, bo jeszcze to pranie trwa chyba 2 godziny, więc pozdrawiam. No i muszę po prostu kontrolować tutaj sytuację, żeby ta woda za bardzo nie leciała, bo chciałam otworzyć drzwiczki, żeby trochę, wiecie, do miski tej wody zlać i wyjąć jedną poduszkę, ale jak spauzuję, to się nie otwiera jakby ten zaczep od drzwi tutaj jak zwykle, więc no nic, zostawię. Co tu się, Kicia, dzieje? Mieszkanie posprzątane, jeszcze parę rzeczy tam zrobię, ale jeśli chodzi o jakieś tam mycie, wiecie, zlewu, umywalki, łazienka, podłogi, wszystko jest zrobione, pranie jeszcze się robi, ale najważniejsze rzeczy zrobione. Otwieram teraz paczkę z Zooplusa, bo wczoraj w końcu się do tego nie zabrałam, ale głównie tu jest żwirek, karma na najbliższy miesiąc i parę tam dodatków, więc otwieram, bo już właśnie wymieniłam Kici żwirek, umyłam kuwetę, wszystko posprzątałam i mam trochę kartonów po paczkach i tak dalej, żeby to wynieść do śmieci, więc wiecie, chcę wszystko razem po prostu znieść. Więc jak tu wszystko otworzę, to będę mogła ten karton też wyrzucić. A co tutaj jest? No, to dla pani. Pachnie ci? Bo jej mocno pachnie tutaj, bo wącha. Czy ty tu już gryziesz? Tak, to nasza nowa sucha karma. Znaczy Moli nie je suchej karmy na co dzień, tylko ma jako smaczki. Ale chciałam kupić coś lepszego. W sensie spojrzałam na ranking suchej karmy. No bo stwierdziłam, że nawet jeśli jako smaczki, to fajnie, żeby dostawała coś dobrego i to było w którymś rankingu na pierwszym miejscu. Wiecie, jakby są lepsze, gorsze karmy, ja staram się wybierać przynajmniej to, co uda mi się znaleźć jako lepszą opcję. To jest 41% świeżego mięsa drobiowego, 19% białka drobiowego. O, tutaj na tej stronie znalazłam ranking i to było na pierwszym, na drugim Taste of the Wild, na trzecim Purizon, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie chciałam kupić jej coś innego. Poprzednia starczyła nam od stycznia. No bo tak jak mówię, nie daję tego jako posiłek, tylko czasami jako smaczek i wieczorem przed snem dostaję troszeczkę tam do domku, jak idziemy spać. I mega jej to pachnie tutaj. Chcesz spróbować? No możemy otworzyć. Przechodzimy dalej. Zamówiłam jej oczywiście karmę pełnoporcjową.
którą je, tylko jakby dwie tacki, dlatego że mamy jeszcze zapas i wiecie, nie chcę, żeby to się wszystko zmarnowało, więc dokupiłam tyle, ile jest jeszcze potrzebne, a resztę po prostu już mamy. I tutaj jest kaczka, indyk i kurczak. 6 puszek po 200 gramów. I wzięłam też jej nowy smak. Tutaj jest indyk, wołowina, kaczka i tego jeszcze nie miała. To jest teoretycznie dla małych kociaków, ale zobaczymy, czy jej zasmakuje. Stwierdziłam, że zamówię jakiś jeden nowy smak. Najbardziej smakuje jej właśnie indyk, kaczka, kurczak. To wsuwa najchętniej, ale ogólnie wszystkie lubi bardzo tutaj te karmy. I ja na razie nie zauważyłam w spadku jakości, innego zapachu czy konsystencji. Nie wiem, czy to chodzi o partię. W każdym razie z tych, jak ja zaczęłam od stycznia, czy kiedy tam zamawiać, to no ja nie widzę takiej różnicy. Może to jest w jakichś innych smakach, albo nie trafiła mi się taka partia, nie wiem, ale faktycznie jak spojrzałam w opinię i zamawiałam te karmy, no to było widać dużo nowych, słabych opinii, że na przykład koty podchodzą, wąchają i nie chcą jeść, a kiedyś jadły. Molly nadal je to, co jadła wcześniej, cały czas jej domawiam właśnie 2 czy 3 smaki i to jest nowy. No zobaczymy, słuchajcie, ja mam nadzieję, że jakby jakość tej karmy się nie zmieni na gorsze, nie wiem o co chodzi, ale no jeśli chodzi o te, które ja kupowałam i otwieram puszki, no to nie widzę spadku jakości. Raz pamiętam, że trafiła się nam puszka, kiedy Molly się rozchorowała i nie chciała faktycznie jej jeść. I to, co zostało z tej partii, jakby taką jedną tackę, już jej nie dałam. Także może coś o to chodzi, nie wiem. Jedno opakowanie tuńczyka, to mamy jako taki dodatek do tej karmy pełnoporcjowej. Tutaj mamy filtry, filtry są do tej fontanny, teraz ją wyłączyłam, żeby pamiętać, aby właśnie ją umyć, nalać świeżej wody i założyć filtr, bo staram się regularnie, wiecie, też to czyścić. Mam też ulubione zupki Molly, to jest jako taki przysmak, jako dodatek. Teraz jak były upały, to z chęcią wcinała. To jest po prostu taki wywar, taki rosołek z kurczakiem, tuńczykiem i batatami, słodkimi ziemniakami. Ja do tego jeszcze dolewam łyżkę czy 2 łyżki wody i wtedy ona się tym super nawadnia, ale właśnie jak były upały, to z chęcią wcinała, więc wiecie, też jakiś przysmak musi mieć. Tutaj są anti-herbal, czyli przeciw kłakom, crispy crunch. I jeszcze wzięłam coś takiego, czyli takie sticksy. One są dosyć miękkie, więc da się je jakby, no wiecie, tak na kawałki pokroić, bo ona całego, że tak powiem, nie zjada. Wzięłam to jako taki smaczek właśnie po zabawie czy coś. No zobaczymy. Kiedyś miała takie i jeszcze wtedy nie chciała za bardzo jeść, bo no nie wyrosły jej tak wtedy jeszcze ząbki. A teraz myślę, że może będzie chciała bardziej pogryźć i to jest właśnie z tą trawą, więc też przeciw kłakom. No i żwirek, bo nam się właśnie dzisiaj skończył. Wymieniłam jej przed chwilą właśnie w kuwecie, wszystko wymyłam, więc tamto opakowanie już do śmieci, a tutaj mamy nowe i to nam właśnie starcza, tak powiedziałabym, że na 3 razy na wsypanie. Ten 8,6 kg mi starcza. Jak dobrze wymierzę, to mniej więcej właśnie starcza na 3 razy. Wiecie, bardziej opłaca się ten wielki wór, ale mi się niewygodnie z tego sypało. Nie wiem, może w końcu się zdecyduję i będę po prostu przesypywać jakąś, nie wiem, łopatką czy czymś, ale no, ostatnio przerzuciłam się z powrotem na ten 8,6 kg. No i on właśnie tak starcza na 3 wymiany. Ja wymieniam co tydzień w piątki, więc akurat na za tydzień już będzie. I to tyle, słuchajcie. No chodźmy się, spróbujemy. Chcesz? Chodź, dam Ci spróbować. Pachnie ładnie. Powiem Wam, że naprawdę nie pachnie to źle. O, jak wącha, misia. Chcesz? Brawo! No, proszę. No dobra, ostatni. Bo to tylko na smaczki. No, brawo, możesz oblizać. No powiem Wam, że naprawdę ładnie pachnie. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo ta poprzednia tak średnio.
No, także dajcie znać, jak macie jakąś dobrą, suchą karmę do polecenia, to dajcie znać, bo ja czasami po prostu jej daję właśnie wieczorem przed snem, po kolację wcześniej, albo właśnie po jakiejś zabawie, jako taki smaczek, jako nagroda, ale nie... Chcesz cała wejść? Cała chcesz wejść do pudełka? Chyba jej smakuje, słuchajcie, to bardzo się cieszę. Ale jeśli macie coś innego dobrego do polecenia, to dajcie znać, może ktoś inny skorzysta, albo my następnym razem, bo właśnie no, ona głównie ma mokrą karmę na co dzień, a to jako smaczki, ale zawsze warto zapytać. Tych mokrych, co polecaliście, już kilka sobie spisałam, więc w razie jakbym zauważyła jakąś zmianę tutaj, że na gorsze, no to zamówię coś innego. A jeśli chodzi o karmę suchą, no to oczywiście chcę, żeby była dobra, ale nie jest to jej, że tak powiem, no główne jedzenie, tak? Także dobra, ja teraz to wszystko odkładam i idę wynieść te wszystkie śmieci. O, słyszę, że pranie się skończyło. I te kartony, bo właśnie mamy po paczkach, Tazo Plusa i inne rzeczy. Żwirek muszę wyrzucić, ten stary, więc lecę z tym wszystkim. Trzeba to wynieść i będzie już posprzątane. No dobra, ostatnia rzecz na dzisiaj. Założyć świeżą pościel. Kot już tutaj leży, ale no nie ukrywam, że nie prasuje prześcieradła na gumkę. Przed chwilą była zabawa, jak rozkładałam. Tutaj mam wyprasowaną pościel. Trochę się zagniotła od leżenia w szafie, ale trochę była przeprasowana z tego, co widzę. I tak, zakładam poszewki. Dzisiaj pościel z IKEA w kwiaty. Fajna taka i ostatnio postanowiłam odświeżyć, bo ciągle wiecie, dwie czy trzy te same poszewki zakładamy. Postanowiłam pozakładać też inne, je tak odświeżyć, wiecie, wyprać i tak dalej. Bo też jak przyjdzie w końcu witrynka, to będę chciała wszystkie poszewki wyprać, wyprasować i ładnie tam ułożyć. Także mam nadzieję, że... Znaczy wiem, że się zmieszczą wszystkie, ale wiecie, będą wtedy w jednym miejscu, a tak mam część pod łóżkiem, część w biurze, w szafce, więc fajnie będzie je mieć w jednym miejscu i tak wiecie, ładnie ułożyć, więc tak, ta jest właśnie z IKEA. Kiedyś ją kupiłam chyba zaraz po remoncie tutaj sypialni, no i naprawdę bardzo ładny jest ten wzór. Także zakładam prześcieradło pod kolor, więc idealnie. Pięknie, powiem wam, że kocham tą sypialnię, naprawdę. Jestem tak zadowolona, że w zeszłym roku zrobiliśmy te zmiany, że w ogóle jakoś pamiętam, że to sypialnia mnie zainspirowała do jakichś zmian tutaj w mieszkaniu i od tego się wszystko potoczyło. Raz, że chciałam zmienić kolor ścian, potem tą szafę, która była tam taka biała, pamiętacie? Tu była kiedyś toaletka, łóżko po drugiej stronie, gdzie ja teraz stoję. Inne stoliki nocne, inne plakaty, inne łóżko. Wszystko zmienione i powiem wam, że wszystko mi się tak podoba, jestem tak zadowolona. Łóżko ma pojemnik pod spodem. Mogę sobie tutaj przechowywać właśnie sezonowe ubrania, jakieś, wiecie, świąteczne sweterki, pościele, inne tego typu rzeczy. Te stoliczki nocne są fajne, bo łóżko jest wysokie, a dzięki temu, że te stoliczki są też wysokie, to jakby odpowiednia jest wysokość, żeby sobie, nie wiem, kawę, herbatę postawić czy coś. Tamte moje były niziutkie, te poprzednie by były po prostu za niskie, bo były niższe niż materac. Też te lampki z IKEA, to jest lampka Deja, coś takiego. No są genialne, do tego macie pilocik i możecie sobie zmieniać kolor. Tylko trzeba pamiętać, żeby kupić odpowiednią żarówkę, bo może być zwykła, a może być taka, która właśnie ma różne te odcienie. I w zależności, czy wolicie bardziej żółte, czy jaśniejsze światło. Ja nie lubię takiego, takiego już tak nie do końca, takie zimne, białe. Wolę jednak coś cieplejszego. Teraz już nie pamiętam, które...
które miałam. Chyba coś takiego, lekko słoneczne. Więc tak, ta lampka super, tylko właśnie trzeba dobrać do niej tą żarówkę, która ma taką opcję. No i możecie też oczywiście sterować czy ciemniej, czy jaśniej, więc można sobie też ściemniać lub zupełnie wyłączyć. Więc tak, z lampek też jestem zadowolona. Szafa, że ma te przesuwne drzwi, mi się naprawdę one podobają i cieszę się, że teraz szafa jest w tę stronę i tutaj jest tyle wolnego miejsca, a kiedyś szafa była tutaj, łóżko właśnie tutaj i zajmowało dużo miejsca. A teraz jakoś jest tak, no nie wiem, fajniej, przytulniej. Też mi się zmienił gust, bo kiedyś lubiłam szare, białe meble i tak dalej, a teraz lubię tą zieleń. To jest taki uspokajający kolor, przyjemny. Ale tak, nie ma chyba lepszego uczucia niż czysta pościel. Ja uwielbiam właśnie w piątki sobie na weekend już założyć czyściutką pościel. Chociaż trochę pognieciona, to jednak czyściutka. I tak, jeśli coś Was ciekawi, to podlinkuję film z metamorfozą sypialni. Tam są wszystkie informacje, jaki kolor farb na ścianach, skąd łóżko, jakie to plakaty, ale w razie jakby kogoś interesowało, to tam znajdziecie informacje i linki. No dobrze, kochani, ja już wykąpana, zrobiłam sobie henne brwi, nałożyłam samoopalacz i mogę teraz coś obejrzeć albo poczytać. I dzisiaj nałożyłam ten samoopalacz z Bielendy, dlatego że on po prostu jest najlepszy, kiedy późno Wam się przypomni, że chcecie nałożyć samoopalacz, w sensie tuż przed snem. I najlepsze jest też to, że on nie brudzi. Przynajmniej u mnie ja się mogę wysmarować, pójść spać pod białą pościelą i nic mi się nie wybrudzi, a rano będzie piękna opalenizna. Po prostu trzeba się wykąpać, zmyć to rano i tyle. I też nie ma jakiegoś problemu ze smugami, znaczy ja zawsze nakładam tą rękawicą z Bitan, która jest do tego samoopalacza w Rossmanie i ona po prostu jest taka aksamitna, wszystko dobrze rozprowadza, a też na dłonie czy gdzieś tam na takie wrażliwe miejsca, kolana, łokcie, gdzie możliwa jest bardziej sucha skóra, nakładam takie resztki na sam koniec, zwyczaj już zupełnie przed snem, więc teraz na przykład nie mam nic na dłoniach, mam tylko na całej reszcie ciała i to możecie też nakładać na twarz, jeśli kogoś by to interesowało. Nic mi się nigdy nie działa, nie miałam żadnych wyprysków ani nic, także bardzo serdecznie polecam. Tani, bardzo dobry i nie zmywa się jakimiś dziwnymi plackami, to się zmywa tak równomiernie, po prostu zaczyna Wam zanikać na ciele. A drugi, to już wiecie, mój ulubiony, to jest Bitan i to z kolei jest samoopalacz, który nakładam, kiedy nie chcę się smarować na noc, czyli albo jakoś, nie wiem, w weekend rano na godzinę półtorej, albo jak mi się przypomni wcześniej przed snem, to właśnie na godzinę półtorej przed snem i zmywam przed położeniem się spać i on już ma taki mocno ciemny kolor i odbija się na ubraniach, natomiast on się u mnie zmywa z tych ubrań, więc no ja oczywiście zawsze zakładam coś, co może się pobrudzić, jakąś koszulkę do spania i tak dalej, ale może Wam właśnie coś wybrudzi, bo jest taki ciemny, ale u mnie z wszystkiego schodzi, nigdzie nie zostawił mi plam, czy na jakichś piżamach, w które się ubieram, czy coś, no ale wiecie, zawsze jak się tym wysmaruję, to potem chodzę w jakimś szlafroku, żeby gdzieś tam na przykład na krzesłach nie odznaczyć, no bo to będzie ciężej sprać z tapicerki, ale to jest taka fajna, bezpieczna opcja na noc i on daje taki bardzo, oba dają taki naturalny efekt opalenizny, taka skóra fajnie muśnięta słońcem. Tak więc w zależności od tego, czego potrzebuję albo o której godzinie mi się przypomni, że mam nałożyć samoopalacz, to taki wybieram, więc dzisiaj właśnie przypomniałam sobie późno, także nałożyłam Bielendę i tak, henna brwi zrobiona, lubię tak albo w niedzielę, albo w piątki, zazwyczaj robię właśnie samoopalacz, henne do brwi i tak dalej, więc tak, teraz mogę sobie jeszcze obejrzeć odcinek serialu. Kicia tutaj pięknie się położyła, hej! Więc tak, kochani, chyba będę się z Wami już żegnać. Odpalam jeszcze odcinek Chesapeake Shores i później do spania. Bo rano robię sobie jakiś trening rowerem, więc jedzie gdzieś w trasę. A ja jutro planuję pomalować, bo dzisiaj tego nie było. Dzisiaj stwierdziłam, że ogarnę trochę tutaj w domu. Były różne rzeczy też do zrobienia przy komputerze, vlogi do zmontowania, więc stwierdziłam, że dzisiaj piątek, zajmę się tym. W weekend można, wiecie, rysować, malować, robić różne inne rzeczy. A dzisiaj jeszcze było małe sprzątanie, ale nie ma nic przyjemniejszego niż położyć się spać w czystej pościeli. Także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli tak. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach.
a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa!